Witam i zapraszam do obejrzenia lutowego wydania magazynu Abonenta. A oto, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu. Jakie sprawy możemy załatwić w całodobowym serwisie technicznym Astanet? Wi-Fi nie zawsze działa tak samo, czyli o tym, co wpływa na jakość sygnału. Astanet trzecia w rankingu prędkości dostawców internetu. Zapowiedź nowej kampanii Astanet. Co warto wiedzieć o usłudze Multiroom? Powiemy też o nowej wiosennej ramówce telewizji Asta. Paulina Michałek, zapraszam. Serwis 24 to możliwość telefonicznej konsultacji abonentów z działem technicznym Astanet. Jak wskazuje nazwa usługi, zgłoszenia usterek i problemów technicznych przyjmowane są przez naszych specjalistów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Serwis 24 to usługa dostępna dla wszystkich abonentów Astanet. Wybierając odpowiedni numer, połączymy się z profesjonalnym konsultantem, który udzieli nam fachowej porady. Dostęp do tej usługi jest całodobowy, 7 dni w tygodniu. Telefonicznie można tu zgłosić każdą usterkę i problem wymagający wsparcia technicznego. W pierwszej kolejności klienci powinni się skontaktować z nami. My, posiadając odpowiednią wiedzę techniczną, zadamy kilka takich kluczowych pytań i na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić, czy problem, który dotyczy danej usługi, jest związany bezpośrednio z danym urządzeniem, czy z sygnałem lub jakimś innym problemem na miejscu klienta. Pomożemy, jak skonfigurować urządzenia telewizyjne, pomożemy zaprogramować telewizor, pomożemy zaprogramować dekoder, doradzimy, jak skonfigurować sieć domową. Konsultanci doradzą też, jak najlepiej wykorzystać potencjał urządzeń pracujących w sieci. Jeżeli problem jest na tyle poważny, że użytkownik z pomocą telefonicznego konsultanta nie jest w stanie sobie z nim poradzić, na miejsce przysyłane są służby techniczne. Próbując usunąć usterkę, pamiętajmy, żeby nie zaczynać działania od przyniesienia osobiście sprzętu do biura obsługi klienta. Zdiagnozowanie problemu musi nastąpić bezpośrednio w domu klienta, w momencie, kiedy sprzęt jest podłączony do sieci. Wiele zgłoszeń trafiających do serwisu technicznego dotyczy prędkości i jakości sygnału Wi-Fi. Często zapominamy, że pełny transfer uzyskujemy tylko przy kablowym połączeniu komputera z modemem. Na jakość sygnału bezprzewodowego wpływa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim od odległości między urządzeniami klienta a urządzeniem, które tworzy sieć bezprzewodową, w tym przypadku modem kablowy lub terminal abonencki, oraz dodatkowo ile przeszkód musi ta sieć bezprzewodowa pokonać. Następna kwestia to zakłócenia, które generują inne sieci bezprzewodowe, urządzenia elektroniczne oraz na przykład sieci energetyczne. Kolejną kwestią wpływającą na jakość Wi-Fi jest standard, w jakim pracują urządzenia klienta. Najpopularniejszym jest standard N, ale w wielu domach pojawia się już nowsza, lepsza jakość AC. A mieszkając w bloku, musimy się liczyć z tym, że prawie każdy nasz sąsiad ma w domu router. W tym przypadku sygnał radiowy nie będzie w pełni wykorzystany, bo urządzenia z wielu mieszkań nawzajem się zakłócają. Prędkość i jakość Wi-Fi możemy zmierzyć sami. Wystarczy, że na urządzenie z mobilnym internetem ściągniemy aplikację analizatora Wi-Fi. Na ekranie zobaczymy nie tylko wszystkie sieci i ich parametry, ale też dowiemy się, w jaki sposób się one przenikają. Użytkownicy internetu coraz częściej korzystają ze speed testów. Za ich pomocą można zmierzyć prędkość wysyłania danych oraz opóźnienia w przesyłaniu pakietów, tzw. pingi. Wyniki pomiarów przedstawiane są w megabitach na sekundę. W ten sposób użytkownicy sprawdzają jakość przesyłu, którą zapewnia ich dostawca usług internetowych. Ranking dostawców uwzględniający prędkość przesyłu danych publikowany jest na stronie speedtest.pl. Zestawienie jest uaktualniane co miesiąc. Miło nam Państwa poinformować, że wyniki testów przeprowadzonych w grudniu 2015 roku ulokowały Astanet wśród najlepszych w kraju. Pod względem średniej prędkości wysyłania nasza firma zdobyła pierwsze miejsce. Można więc śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o prędkość przesyłu, jesteśmy w skali całego kraju jednym z liderów. Do
Bogata propozycja kanałów telewizji cyfrowej to niewątpliwie atut operatorów telekomunikacyjnych. Nie wszyscy jednak mogą pochwalić się równie atrakcyjną ofertą informacji z regionu, w tym oczywiście kanału telewizji ASTA, dostępnego jedynie dla naszych abonentów. Z wiosną ruszy nowa kampania promocyjna ASTANET. Tym razem akcja będzie się odbywać pod hasłem Widzisz Więcej. Warunkiem promocji jest to, że klient podpisuje umowę wiążącą na 24 miesiące. Wybierając trzy usługi, czyli internet, telewizję i telefon, otrzymuje od nas znacząco obniżony abonament przez pierwszy miesiąc w ciągu trwania umowy. Promocja będzie dotyczyła dotychczasowych abonentów ASTANET, ale skorzystać z niej będą mogli również nowi klienci. Wiosenna kampania Widzisz Więcej promuje m.in. bogatą ofertę telewizji cyfrowej i co najważniejsze, dostępny tylko dla abonentów ASTANET, lokalny kanał telewizyjny TV ASTA. Abonenci ASTANET mają dostęp do największej liczby kanałów regionalnych, bo oprócz telewizji ASTA, każdy pakiet zawiera takie programy jak TV Wielkopolska, WTK czy Lech TV. Co zrobić, kiedy ona chce oglądać film, on mecz ulubionej drużyny, a dziecko dalszy ciąg przygód rysunkowego bohatera? Rozwiązaniem tego powszechnego problemu może być usługa Multiroom, oferowana przez ASTANET. Dodatkowa karta o parametrach identycznych jak karta matka pozwoli uruchomić programy z wykupionego pakietu na kolejnym odbiorniku w domu. Oprócz pierwszego telewizora w mieszkaniu możemy w tym systemie podłączyć jeszcze dwa następne. Koszt każdej z kolejnych kart to tylko 9,90 zł. Od marca telewizja ASTA zaproponuje swoim widzom nową, interesującą ramówkę. Wśród znanych programów informacyjnych i popularnych magazynów znajdzie się w niej również kilka nowości, skierowanych do hobbystów i do wszystkich lubiących poszerzać swoje poznawcze horyzonty. Telewizja ASTA przywita nadchodzącą wiosnę nową ramówką. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia do dotychczasowej oferty zupełnie nowych programów. Będą to dokument telewizji ASTA, cuda regionu i przegląd rolniczy. Dokument telewizji ASTA będzie pokazywał się na naszej antenie w zamian za magazyny reporterzy, z tym, że będzie ukazywał się tylko raz w miesiącu. Cuda regionu będą pokazywały się na zmianę z tajemnicami Piły i liczymy, że to będzie taka nasza najmocniejsza propozycja w tej nowej ramówce. Oprócz tego magazyn Tempo zostanie odświeżony. Oprócz nowej oprawy graficznej wprowadzimy taki element, na który wielu naszych widzów czekało, a więc tabelę z wynikami drużyn. Program Cuda Regionu najbardziej zainteresuje tych, którzy lubią wyprawy, niekoniecznie do egzotycznych krajów. Propozycja ta skierowana jest do osób, które chcą bliżej poznać swoją okolicę, znaleźć w sąsiedztwie coś niezwykłego, odkryć ciekawą historię, poznać niezwykłych ludzi. Cuda Regionu to program dla miłośników natury i osób aktywnych. Twórcy programu mają nadzieję, że swoimi wędrówkami zachęcą też widzów do wyruszenia w teren. W kolejnych odcinkach programu Cuda Regionu zabiorę Państwa w różne, mam nadzieję, ciekawe, często nieznane dla Państwa miejsca, które są za miedzą, tuż za lasem, za górą, w naszym sąsiedztwie. Mam nadzieję, że przejedziemy się rowerem, zwiedzimy kawałek naszego terenu na piechotę, wzniesiemy się w powietrze i pewnie też zanurzymy pod wodę. Oprócz nowych propozycji programowych,
Telewizja Asta nadal będzie emitowała własne produkcje w znanych i lubianych magazynach sportowych, motoryzacyjnych, kulturalnych czy lifestyle'owych. Nowa ramówka w telewizji Asta zagości już pod koniec lutego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w lutowym magazynie Abonenta. Na kolejne wydanie zapraszam już za miesiąc. Paulina Michałek, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.